jestem zespołem od 3 miesięcy. Uczymy się na nowo, ja uczę się drużyny, drużyna uczy się mojego stylu gry. Ja chłopakom na początku mówiłem, widząc termin, jaki mamy, że wrzesień na pewno będzie dla nas ciężkim miesiącem. I to się sprawdziło, bo graliśmy ze Spadkowiczem i graliśmy z drużynami, które z tego, co patrzyłem na potencjał innych drużyn, nie za bardzo nam leżą jako drużynie Bieżanowianki. Ale myślę, że z tych meczy, może nie z ilości punktów, ale z meczy mogę być zadowolony, bo było parę momentów fajnych meczu, brakło ostatnich wykończeń, ale myślę, że idziemy w dobrym kierunku i to będzie coraz lepiej. Tak mówiłem na początku, ja cały czas się przyglądam tym chłopakom, widzę ogrom pracy, jaki wykonałem na treningu, jest spora konkurencja. Musimy pracować na pełną skutecznością, bo to jest na tą chwilę nasz największy problem. Ja też chcę, żeby ta drużyna grała ofensywnie, żebyśmy grali techniczną piłkę. Staramy się to na treningach w każdym elemencie ćwiczyć. Sematy próbujemy tak samo na treningu ćwiczyć pod kątem każdego przeciwnika. Ale że mówię, no, uczymy się powoli. Widzę, że idzie to w dobrym kierunku. Drużyna robi postęp. Jest potencjał. Myślę, że czym dłużej będziemy pracowali, tym będzie to na naszą korzyść. A myślę, że czas pokaże, jak to wyjdzie w ostateczności na końcu rundy.